Sieroty, obrzeża powiatu gliwickiego. To tutaj znajduje się kolejny kościółek drewniany. 463 mieszkańców i piękny zabytkowy kościół. Jaka jest historia tego kościółka? Można powiedzieć, że to jest perełka kościoła. Historia jest taka, że ten kościół to jest 1497 rok. Oczywiście po przebudowach różnego rodzaju. Ale mamy udokumentowane, że już w XIII wieku był tu drewniany kościół. Ten kościół, który, jest, który, który, który widzimy, jest i drewniany, a zarazem również prezbiterium jest murowane. Trzeba mieć świadomość, że najcenniejsze w tym kościele to polichromia, która jest odkryta i wyakcentowana. Zaburzenia jedności Kościoła, XVI wiek, 1547 rok, Kościół przechodzi w ręce protestantów, ale nie zostaje wyszabrowany. W 1627 roku Kościół znowu staje się katolicki, parokrotnie palony, tak jak tu widzimy. Wieża ta, która jest, to jest dopiero 1700 rok, trochę, trochę później ona była, stała tutaj z boku, z boku jako dzwonnica. No dzisiaj kościół wymaga, nie ukrywam, dużych remontów i kolosalnych nakładów, ale myślę, że z pomocą ministerstwa, władz województwa uda nam się ten Kościół może nie tyle uratować, ale że przywróci mu blaski i chwałę. No właśnie, zwłaszcza wieża jest w ciężkim stanie, Kościół tak jakby osiada. Co, co tu jest nie tak? Co się dzieje z tym Kościółkiem? Przede wszystkim zasadniczy problem to jest wilgoć, która niszczy Kościół. A druga rzecz belki podwalinowe są w fatalnym stanie i trzeba je wymienić. Czyli w zasadzie trzeba odsłonić fundament, powymieniać, co trzeba. Brakujące miejsca, fundamentów uzupełnić. Na dzień dzisiejszy również dach cieknie, jest problem ogątowania, żeby, żeby wszystko na, na, na nowo zrobić. No, ale myślę, że damy radę. A co konkretnie trzeba zrobić w pierwszym etapie? Na co są potrzebne pieniądze? Pierwszy etap to ze względu na rozbudowaną administrację musi być projekt remontu. To nie jest tak, że, że, każdy, że każdy, tylko to, to odbywa się oczywiście pod, pod kontrolą konserwatora zabytków. Ja cieszę się, bo w ubiegłym roku ten kościół został na Wydziale Budownictwa Politechniki uznany za zabytek roku i tu ukłon w stronę Politechniki, że e, naukowców Politechniki jeżeli chodzi o badania mamy, mamy do dyspozycji. Oczywiście jest jeszcze problem w tym, że żeby podjąć remontu to muszą być porobione wszystkie badania e, geotechniczne, mamy za sobą też badania georadarowe pod ziemi, okazuje się, że Baliśmy się, że w kryptach, które w 1895 roku były zasypane, że tam jest siedlisko wilgoci. Okazuje się, że kiedy weszło się sondami, kamerami, to tam wilgoci nie ma. Są szczątki, szczątki zmarłych najprawdopodobniej niektórych właścicieli tych tych terenów i to, to wszystko wymaga swoiste, swoistego rodzaju badań. Tak samo mamy badania odkrywkowe tynków. E, pod obecnymi tynkami, które zakładali parafianie na przestrzeni myślę e, 200, czy nawet 300 lat, e, pod tymi tynkami są, są tynki gotyckie. To znowu wymaga badań, odsłonięć, to wydłuża czas remontu. Wydawać by się mogło, że to nie, że to nie taki problem położyć nowe tynki, no ale jak się okazuje, że są tynki gotyckie, to opóźnienia, rekonstrukcja tych tynków to, to też jest czas, a, poza, a co najważniejsze, to pociąga za sobą koszta. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, przekraczając próg kościółka wszystkich świętych w sierotach? Przede wszystkim w prezbiterium odsłonięte polichromie. Pod tynkami w nawach. Te polichromie też są. Może kiedyś je odsłonimy, bo one są pod warstwami tynku. Tylko do momentu, dopóki Kościół się rozjeżdża, no to ta, ta inwestycja nie, nie ma najmniejszego sensu. I z drugiej strony po prawej stronie widać pęknięcia, czyli że fundamenty się rozsuwają. Polichromia, ołtarz główny, który jest piękny, adoracja e, w niebojęcia Matki Najświętszej, bo Kościół jest pod wezwanie wszystkich świętych. Co jest ciekawe, u stóp Matki Najświętszej są patronowie Śląska. E, Święty Jacek, błogosławiony Czesław, e, błogosławiona Bronisława. Tu nowo, znowu ukłon w stronę Krakowa, wiadomo Dominikanie. A jest, jest, jesteśmy na Śląsku, oczywiście w głównym ołtarzu Matka Śląska Świętka, Święta Jadwiga. Na samej górze y, obraz, wizerunek y, y, świętego Floriana parokrotnie miejscowość się paliła i wzywając wstawienictwa wszystkie wzywając świętego Floriana część, część miejscowości ocalała dlatego też główny odpust, do którego się właśnie sposobimy, naprawiając płoty i, i nie tylko, ma, ma miejsce zawsze 4 maja.